Hej, ja jestem Sarci, witam was w ostatnim odcinku serii Zagrajmy w NAK. Pora wreszcie zakończyć tę całą przygodę. Zobaczymy, do jakiego tutaj rozwiązania dojdzie ostatecznie. Kończymy 13 rozdział i myślę, że właśnie w tym odcinku absolutnie uda się to doprowadzić do samego finału. Zresztą zobaczymy. W tym momencie przypominam, że kierujemy naprawdę przeogromnym NAKiem. Podejrzewam, że on jeszcze do końca gry się tutaj zwiększy. No i przewiduje pod koniec gry jakąś epicką walkę właśnie takiego wielkiego naka z jeszcze większym przeciwnikiem być może. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Na razie możemy tylko spekulować. Dobra, tutaj w ogóle mamy przeciwników, którzy też rzucają w nas tymi dziwnymi pociskami. Wow, proszę bardzo, co my tu mamy? Okej, w takim momencie trzeba zaatakować. Teraz? Okej, udało się więc. Trzeba przyznać, że naprawdę potężne są... Patrzcie, tutaj na przykład. Do tej pory ścieraliśmy się z podobnymi... Trudno to nazwać przeciwnikami, może powiem z podobnymi artefaktami, tylko że w dużo mniejszej wersji. Teraz, kiedy NAK się powiększył, to i te też artefakty są dużo większe. Dobra, udało się uniknąć. No i teraz pokonaliśmy ich. Tutaj gdzieś są ukryte relikty. Nie jestem tylko pewien gdzie. A, tutaj, dobra. Spokojnie, przechodzimy dalej. Wow! Za bardzo, kurczę, niepotrzebnie zrobiłem ten unik. Nie, no kurde, nie chciałem się uderzyć, no. Dobra, mam nadzieję, że teraz jakiegoś błędu głupiego nie popełnię. Prawie całą energię straciłem. Pewnie jedno uderzenie i zginę. A jednak tutaj zgonu wolałbym uniknąć, mimo wszystko. Dobra, załatwiony. I drugi również. Chodzimy więc na górę. Znowu wykrywacz reliktów mi jakieś relikty tutaj pokazuje w okolicy. Podejrzewam, że na górę muszę wejść, żeby je zdobyć. Tak jest. Tutaj jest mnóstwo i od razu energia zregenerowana do pełna. To się sprawdzi. Proszę, a więc jednak poszło trochę inaczej niż myślałem. Sądziłem, że tutaj do końca gry NAK się będzie tylko powiększał, a tymczasem wykorzystał te wszystkie relikty, jakie zdobył, do tego, żeby tutaj sobie aktywować takie platformy, po których teraz wejdzie sobie na tą wielką górę. To jest dobra oczywiście myśl, tyle tylko, że niestety NAK się nam zmniejszył. I tak on teraz jest duży, ale w porównaniu do tego giganta, jakim był dotychczas, wydaje się być naprawdę mały. Zwróćcie uwagę, jakie te tutaj relikty są teraz wielkie. A jak na ich tyle prezentuje się obecny NAK. To tylko daje doskonale skalę tego wszystkiego. Wyobraźcie sobie, jakby się NAK tutaj prezentował, gdyby był zupełnie w tej najmniejszej wersji. Dobra, musimy uważać, bo tutaj z tyłu, kurczę, ci przeciwnicy znowu atakują te dziwne artefakty. Trzeba po prostu biec jak najszybciej przed siebie i liczyć na to, że tutaj nas to nie zabije. Dobra, skakujemy na górę. Dobrze, teraz znowu tutaj. No i będziemy już na szczycie góry. Bardzo dobrze. I co, zabierzemy znowu relikty? Tak jest. No proszę, i znowu jesteśmy gigantem. Okej, myślałem, że pozbyłem się tych reliktów na dobre, ale jednak nie do końca tak jest. Dobra, stąd zabieram sobie relikty. Okej, jeszcze bardziej się powiększyłem. No i dobra, znowu to coś nas atakuje. Czekajcie, niech jeszcze raz spróbuję. I teraz. Ale nie chciałem tak, kurczę, niepotrzebnie skoczyłem. Wow, kurde, uderzył mnie jeszcze. Myślałem, że nie sięgnie mnie, a jednak mi się udało. A
Ale dobra, mam nadzieję, że zaraz zdobędę jakieś relikty i sobie energię zregeneruję znowu. W każdym razie skaczemy tu na górę. No i mamy kolejnego. Dobra, teraz. Okej. Przejście się otworzyło. No, tutaj uważajmy na te pułapki. Okej, to już wiem co zrobię. Skoczę tutaj. I teraz w ten sposób przejdziemy sobie do przodu. Dobra. Myślę, że możemy zejść na dół, a tu już czekają kolejni przeciwnicy. Spokojnie, najpierw jednego załatwię. Teraz od razu drugiego. No, ostrożnie, bo ten jeszcze będzie uderzał. Okej, ale na tyle jest on już nieznaczący, że nie musimy się o niego martwić. Tutaj niczego nie zniszczę, więc możemy ruszać dalej. No i proszę, są relikty, tylko że niestety nie zregenerowały mi one energii. Szkoda troszkę. Niszczymy wszystko na swojej drodze. Znowu mnóstwo reliktów, a nic nie zregenerowało, kurczę, życia. Szkoda. O, widzicie to? Jestem jeszcze potężniejszy. Jedno uderzenie już tak naprawdę załatwia tych przeciwników tutaj. Wow, naprawdę jest nieźle teraz. Tak wielki jeszcze tutaj nie byłem w tej grze. Oj, naprawdę się zapowiada epicko. No i uważajmy. Ostatni strażnik, no właśnie. Okej. Raczej mi to nie wygląda na jakąś super walkę z bossem, ale koleś pewnie jest dość potężny, więc muszę uważać. W sumie, to powiem wam, że użyję... Ach, tylko że uberwałem oczywiście. Użyję sobie super manewru. Wow, skubany, patrzcie. Co ja teraz muszę zrobić? To zniszczyć? Tak jest. Kurde. Nie patyczkuje się w takim razie. Jeszcze tutaj na nas posyła. Ja powiem wam, że na razie zginę. Przynajmniej spróbuję zobaczyć, czy mogę to zniszczyć. Chyba tak. Ale właśnie chciałem zginąć, żeby mieć znowu energię na maksa. I teraz spróbuję może użyć właśnie super manewru. Zobaczę, czy to w ogóle na niego zadziała w takiej sytuacji, bo szczerze mówiąc nie jestem pewien. Patrzcie, to muszę od razu niszczyć. Okej, to się trochę zmniejszyło. I tak to trzeba załatwić właśnie, bo to jest taka jego osłona. No, spadamy do tyłu. Kurczę, niby to się niszczy, ale wciąż jeszcze jest... Dobra, udało się. Wow. Skubany, patrzcie. Okej, wycofał nas przez to. No, i teraz może uderzmy. Dobra. Aj, w tym momencie animacja aż nie wyrobiła, bo troszkę zwolniła. Ale okej, powoli go pokonujemy. Spróbujmy dalej. Gdzie on jest teraz? Poszedł chyba gdzieś indziej, trzeba go będzie odszukać. Na szczęście właśnie mam nazbieranych sporo słonecznych kamieni, dlatego mogę sobie pozwolić na to, żeby teraz wykorzystać je do tej walki. I tak też będę robił. Co to jest? Kurde. Ajajaj, co ja mam teraz robić? Okej, nie mam pewności, czy mogłem w ogóle tego uniknąć. Prawdopodobnie tak, tylko nie wiem jak. No i znowu jest ta ochrona. Póki jest ochrona, to nie chcę marnować, szczerze mówiąc, super manewrów. No, muszę spadać. Super manewr wykorzystam dopiero wtedy, jak tą ochronę zdejmę, tak jak teraz na przykład. Dobra, ostrożnie. On mnie znowu wycofał, niestety. Uskakuj, nak. Dobra. Już jest tak ociężały, że nawet ciężko mu doskoczyć. Dobra, i teraz użyjmy znowu super manewru. Dobra. No, ale to go jeszcze nie pokonało. Jeszcze musimy go uderzyć. Dobra, daliśmy radę. Cóż, więc w pewnym sensie była to walka z bossem, chociaż na szczęście mi się udało pokonać go dość łatwo. No, tamto oko się na mnie dziwnie patrzy. Oj, uważajmy. Dobra, załatwmy to. No cóż, na razie zmierzamy przed siebie, ale
wydaje mi się, że właśnie to dziwne oko będzie naszym takim ostatecznym bossem w tej grze. Oczywiście oko mówię tutaj dość tak w przenośni, sam nazwałem tak ten artefakt dziwny. Ale domyślam się, że zamieni się w jakiegoś stwora i wtedy będziemy musieli z tym walczyć. Zobaczymy zresztą. Na razie trzeba się tam dostać w ogóle. Jesteśmy chyba teraz w środku tej konstrukcji, nad którą unosi się właśnie to dziwne oko. Dobra, tutaj teoretycznie były relikty, ale chyba już je zabrałem czy coś. Bo już mi wykrywa, czy nic nie pokazuje. Wychodzimy znowu na zewnątrz. No i jest tak jak myślałem, oko się połączyło z jakimś innym, kurde, stworem. Nie wiem jak teraz się... Wow, widzicie to? No to pięknie, straciłem całą swoją moc i jestem teraz malutkim nakiem. Znaczy nie takim malutkim, bo on jest mimo wszystko spory, ale w porównaniu do tego giganta, to kurczę, mi trochę przypomina jak starcie Dawida z Goliatem dosłownie. No cóż, na razie skupmy się na tym, żeby unikać tych strzałów i spróbujemy znaleźć na niego jakiś sposób. Może postarajmy się zbliżyć, bo widzę, że te relikty leżą tutaj. To trochę tak, jakbym mógł jeszcze może się powiększyć znowu, kto wie. Spróbuję właśnie się do nich zbliżyć i jakoś może wtedy wzrośniemy po raz kolejny. Tylko trzeba uważać, bo im bliżej, tym trudniej uniknąć tych ataków. Właśnie, może jeszcze kawałek. Dobra, chyba się uda powiększyć, patrzcie. Daliśmy więc radę. No i teraz atakujemy. Spokojnie. Czekajcie, uderzmy może tym. Dobra. Wow. Spokojnie. Co dalej, co dalej? Trzeba przede wszystkim nauczyć się jego ataków. Zwłaszcza, że jeśli zginę, no to automatycznie też stracę możliwość użycia ostatniego... Znaczy, ostatniego. Jeśli zginę i wszystkie super manewry wykorzystam do swojego zgonu, to później już nie będę mógł tego wykorzystywać. Dlatego jest tutaj bardzo ważne, żeby raczej nie zginąć, tylko że to będzie ciężkie. Bo ja w tej chwili nie wiem czego się spodziewać po tym bosie. Muszę po prostu poznawać na bieżąco jego kolejne ataki i zobaczyć co on tutaj będzie robił. Patrzcie, znowu mnie pomniejszył i znowu muszę dotrwać tam do samego końca. Wow, problem w tym, że mamy tutaj jeszcze przeciwników. Nie dość, że on będzie mnie ostrzeliwał, to jeszcze ci przeciwnicy będą mnie atakować. A też raczej średnio chyba mogę z nimi walczyć w tym momencie, coś mi się wydaje. Bo jestem tak mały, że tutaj wiele nie zdziałam, prawdę mówiąc. Wow, widzieliście to? Okej, powiem wam, że jest naprawdę nieciekawie, bo jeśli zginę, no to wtedy automatycznie... Niestety, ale muszę powtarzać całą walkę od początku. Jednak zauważyłem tutaj, że mogę spowodować, żeby te giganty zginęły, jeśli po prostu tak się ustawię na wprost. Wtedy ten po prostu ich tutaj załatwi. Więc to jest bardzo fajna taktyka, żeby najpierw spowodować, aby te mniejsze giganty właśnie zostały zniszczone, a ja później zaatakuję jeszcze tamtego, na sam koniec. Dobra, jeszcze tylko mamy jednego i będzie można się bardziej zbliżyć. Jak widzicie, energię mam pełną, więc... Trzeba po prostu poznać sposób na kolesia i już idzie lepiej dużo. Aczkolwiek tak się zastanawiam, że kurczę, bardziej początkujący gracze mogą mieć spore problemy z tą walką. Jest oczywiście też niższy poziom trudności, wiadomo. Ale niemniej jednak, naprawdę, jeśli by tak patrzeć, że w tą grę miałoby grać dziecko, które nie gra zbyt wiele w gry, no to by tutaj się pewnie natrudziło dość sporo. Ale ja zawsze lubię, kiedy jest wyzwanie właśnie w takiej końcowej walce, kiedy nie jest ona zbyt łatwa. No, teraz szybko zaatakujmy. Skubany, no. Dobra. Jeszcze raz. I teraz. Dobra,
daliśmy radę. A więc jednak koniec walki, czyli nie było aż tak trudno jednak. Myślałem, że będzie dłuższa. Czas stąd iść. O tak. Wreszcie wszystko wróci do normy. Myślę, że sprawy już nie wrócą do normy. Nigdy. Chodź, Lukasie. Dołącz! Ostrożnie, Nak! Jak na ironię, naszym największym zagrożeniem okazał się być jeden z nas. A teraz chciałabym pogratulować trójce ocalałych bohaterów, którzy zapobiegli wielkiej tragedii. Dziękuję, Nak. Dziękuję. Doktorze? Mogę? Chcę podziękować Nakowi za wielki, żeby wręcz nie rzec, olbrzymi wkład w naszą wyprawę. Pragnę również podziękować najmłodszemu z nas za dobrą radę. Gdyby nie on, sami użylibyśmy klucza, co skończyłoby się tragicznie. Dziękuję, Lukasie. A teraz prosiłbym o owację dla Ridera, który oddał swe życie, by ocalić nas wszystkich. Jesteśmy z tobą, Rider. Gdziekolwiek jesteś. Tak, wiedziałem, że on przeżył. I chyba zamierza sobie ułożyć życie z Katriną zresztą. Co można było zresztą wyczuć po nim, po jego zachowaniu. Kurczę, no... Naprawdę bardzo fajna gra to była. Zakończenie oczywiście nie mogło się skończyć inaczej niż happy endem. Nak, Doktorek i Lukas zostali uznani za prawdziwych bohaterów ludzkości, którzy to zapobiegli tak naprawdę wielkiej tragedii, do jakiej tutaj mógł doprowadzić Wiktor swoimi działaniami. Na szczęście Nak zdołał pokonać ostateczne zagrożenie. Powiem wam tak, na początku tej walki, a raczej tak gdzieś pod koniec, mówiłem o tym, że walka jest trudna. Ostatecznie okazało się jednak, że nie było tak źle, no bo w sumie no to zakończyłem ją dość szybko. Tyle tylko, że myślałem, że ona będzie dłuższa i przez to bardziej wymagająca, ale skoro składała się tak naprawdę tylko z takich dwóch etapów, no to też wielkich problemów mi nie sprawiła, no bo raz zginąłem i później już wiedziałem, co zrobić.
W każdym razie, podsumowując Naka, całą tą grę, ja już wiele razy wam mówiłem, że jestem naprawdę ogromnie zaskoczony poziomem tej produkcji, bo już o tym też mówiłem nawet w pierwszym odcinku. Bardzo wiele było negatywnych recenzji w stosunku właśnie do tej gry i już w pierwszych swoich słowach w tej serii prosiłem was, abyście nie oceniali tej gry pochopnie, abyście sami zobaczyli sobie pierwsze 2-3 odcinki i na tej podstawie ocenili, czy gra jest faktycznie tak słaba, jak się o niej mówi, albo przeciętna. No i ku mojemu zaskoczeniu, może nie tyle zaskoczeniu, ale ku mojej radości, wielu z was naprawdę pozytywnie się wypowiadało na temat gry, chcieliście jak najwięcej odcinków, chcieliście zobaczyć dalsze przygody Naka, Lukasa i Doktorka. Ja z przyjemnością wam tę grę prezentowałem, bo tak jak już wielokrotnie mówiłem, naprawdę się przy niej świetnie bawiłem i szczerze mówiąc trochę nie rozumiem tych dość sceptycznych recenzji w stosunku do tej gry. Według mnie zasługuje ona na zdecydowanie większe uznanie niż to się właśnie czytało w prasie. W ogóle teraz widzimy Naka tańczącego w rytm piosenki lecącej tam gdzieś w tle, ale w międzyczasie też lecą i też napisy. Więc tak jak mówię, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Oczywiście, no, można się spierać, czy ta gra jest warta 250 zł. Pewnie uczciwiej by było, gdyby gra kosztowała jednak mniej, ale no nie oszukujmy się. Gry na konsole nowej generacji, przynajmniej na początku, będą takie drogie, jakie są teraz. Te 250 zł to jest taki standard. W przyszłości będą te ceny trochę maleć, bo tak było zawsze, że jak nowa konsola wchodziła, to ceny były w okolicach 250, a nawet 300 zł. Później te ceny malały i nawet nowe gry były w stanie kosztować poniżej 200 zł, więc myślę, że podobnie będzie w przypadku Naka. Wiele osób mówi, że ta gra powinna wyjść w cyfrowej dystrybucji i kosztować powiedzmy 50, 60, 70 zł. No nie wiem, już nie mi to oceniać, no bo jednak jest to gra długa, przy której można się sporo pobawić, przy której można pobawić też się przynajmniej dwukrotnie, no bo po przejściu gry można do niej wrócić i nie tylko pograć sobie w kooperacji, ale też nawet samotnie, tylko po to, żeby poprzechodzić grę na najwyższych poziomach trudności i aby zdobyć sobie wszystkie sekrety. Ja myślę, że jeszcze kiedyś, jeśli będę miał oczywiście czas i ochotę, to jeszcze kiedyś nawet do tej gry wrócę, bo tak jak mówię, naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony i bawiłem się bardzo dobrze. Można oczywiście tej grze zarzucać, że jest monotonna dość, no bo jednak polega głównie na tym samym. Wchodzimy do jakiejś lokacji i ogólnie rozgrywka wygląda tak, że przedzieramy się przed siebie, trafiamy na jakąś arenę, eliminujemy na niej wszystkich przeciwników i później znowu kolejna arena, kolejni przeciwnicy, kolejna arena, kolejni przeciwnicy. Tyle tylko, że według mnie to jest zbyt duże uproszczenie, żeby powiedzieć, że Nak tylko właśnie na tym polega. No bo jednak mieliśmy tam sporo elementów platformowych i przede wszystkim myślę też, że sporo dobrego zrobiła fabuła. Wiadomo, nie była ona jakoś szczególnie skomplikowana, ale oglądało się tą grę trochę jak taką bajkę animowaną, jak film animowany i dlatego też myślę, że nawet fabularnie sam byłem zaciekawiony, jak to się wszystko dalej potoczy, chociaż ogólnie historia była bardzo przewidywalna, ale ja to też tak zrzucam to na karb tego, że właśnie gra troszkę tak wygląda, jak właśnie taki film animowany, a filmy animowane z reguły zbyt skomplikowanej historii jednak nie mają, więc tutaj myślę, że twórcy z zespołu Japan Studio są tutaj usprawiedliwieni. Ja wam powiem, że z chęcią bym nawet zobaczył kontynuację Naka, zwłaszcza, że zakończenie zostawia jakąś tam furtkę, w końcu bohaterowie mogą mieć jeszcze jakieś przygody. No i nie wiadomo, w sumie to szczerze mówiąc nie wiem, czy będzie kontynuacja, może nie będzie tak dobrze w tym względzie, no bo jednak gra nie została dobrze przyjęta. Jeszcze nie wiadomo, jak się sprzedała i od tego będzie pewnie zależeć, czy sequel powstanie. Ale ja chętnie bym taki sequel zobaczył i wtedy twórcy mogliby się postarać o większe zróżnicowanie rozgrywki, żeby już ci krytycy, którzy narzekają jednak na tą monotonię, żeby już nie mieli się do czego za bardzo przyczepić, bo naprawdę ogólnie grało mi się bardzo przyjemnie i dla mnie, jako dla fana platformówek, no to był to naprawdę bardzo dobry tytuł. Co my tu mamy? Możemy wybrać opcję kontynuuj lub czytaj grę, uzyskając możliwość kontynuowania gry od początku i zachowując wszystkie gadżety i relikty kryształowe. To też potwierdza to, że prawdopodobnie, aby grę tak skończyć ze wszystkimi gadżetami, to pewnie trzeba przejść ją przynajmniej dwukrotnie, no bo właśnie tych gadżetów jest na tyle dużo,
że być może nawet nie starcza tych wszystkich reliktów do zebrania, chociaż myślę, że przy jednym podejściu pewnie można to wszystko zebrać, tylko że ja też tak aż bardzo się nie skupiałem, żeby absolutnie wszystko zebrać, chociaż niektóre gadżety byłem w stanie dla Was złożyć. Dobra, myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o tą serię. Cieszę się bardzo, że Wam się podobała. Możecie też zostawić kciuka w górę, dając mi znać tym samym, że naprawdę gra przypadła Wam do gustu. Jak zwykle też proszę o to, byście się podzielili swoją opinią na jej temat, bo zawsze po prostu lubię sobie poczytać, co o danej grze sądzicie. Być może też napiszcie, co sądzicie o zakończeniu i czy chcielibyście kontynuację NAKa, czy chcielibyście, aby kiedyś NAK 2 powstał. Ja osobiście chciałbym, bo byłaby to okazja, żeby tą całkiem udaną formułę jeszcze przenieść na wyższy poziom, żeby ją bardziej ulepszyć i wtedy mógłby z tego wyjść już naprawdę całkiem spory hit, myślę. Jest tutaj spory potencjał, który jeszcze nie do końca został może wykorzystany, ale na tyle dobrze według mnie został wykorzystany, że jeśli nie oczekuje się po tej grze jakiegoś super mega hitu, to można naprawdę się świetnie pobawić, zwłaszcza jeśli jest się fanem platformówek i jeśli poziom trudności by takiej osobie nie przeszkadzał, bo tutaj też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że gra była dość wymagająca. Według mnie nie była taka trudna, jak niektórzy pisali, chociaż to myślę, że też zależy od doświadczenia każdego gracza. No ja akurat mam to doświadczenie z platformówkami duże, no bo co by nie mówić, no to z platformówkami mam do czynienia od kilkunastu, żeby nie powiedzieć od 20 lat, więc te wszystkie patenty tutaj były mi dość znane i tak aż tak dużo nie ginąłem, jakby tu można było ginąć, ale w każdym razie mi akurat właśnie ta wymagająca rozgrywka przypadła do gustu. Więc cóż, jeśli chodzi o serię Zagrajmy w NAK, to by było na tyle. W przypadku PlayStation 4 na pewno się będą jeszcze pojawiać materiały z samej konsoli, czyli prezentacja DualShocka, prezentacja funkcji Share na padzie, czy też na przykład jeszcze będzie seria Zagrajmy w Contrast, czyli takiej gry, która jest dostępna teraz za darmo w PlayStation Plus. To będzie krótka seria, trwająca kilka odcinków, bo gra nie jest długa, ale też myślę, że będzie fajnie Wam tą grę pokazać, że się fajnie klimatycznie zapowiada. A później, cóż, nie chcę na razie zdradzać, jakie będą kolejne serie, dlatego że chcę to zachować w formie niespodzianki, ale z pewnością w najbliższych dniach się dowiecie. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie tej serii i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!